Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Strasburgu. To pierwsza z dwóch październikowych sesji plenarnych. Podczas tego tygodniowego posiedzenia trzy istotne sprawy. Po pierwsze Brexit. Parlament przyjął wczoraj rezolucję, która ocenia postępy w negocjacjach związanych z Brexitem. Można by ją streścić krótko. Postępów brak. A Wielka Brytania przeżywa ogromne rozterki wewnątrz samego rządu. A wprost wczoraj posłowie apelowali do Theresy May, do premiera Wielkiej Brytanii, aby mniej zajmowała się swoją partią, a więcej swoim krajem. Apelowano również o to, aby odwołała ministra Borisa Johnsona, który nie jest właściwym człowiekiem, do powierzonych mu zadań. Ale parlament równocześnie podkreślił w sposób jednoznaczny, muszą zostać uszanowane cztery swobody, w tym swobodny przepływ osób. Żaden obywatel Unii Europejskiej, także Polacy, nie mogą czuć się w Wielkiej Brytanii obywatelami drugiej kategorii. Podkreślono również, że wszelkie zobowiązania finansowe Wielka Brytania musi wypełnić i nie jest to, jak chcą demagodzy, haracz czy okup nałożony na Wielką Brytanię, tylko jest to wypełnienie swoich zobowiązań. Sprawa druga to jest przygotowanie do szczytu państw Unii Europejskiej, który będzie 19 i 20 października w Brukseli. Tematami wiodącymi będzie oczywiście Brexit, będzie migracja i będzie obronność. W kwestii migracji posłowie apelowali o to, by w zdecydowanie większym i szybszym stopniu starać się nawiązać kontakt z Afryką i inwestycje w Afryce tak, żeby powstrzymać migrację do Europy, ale z drugiej strony jednoznacznie stwierdzono, że Europa nie może być wobec Afryki zamkniętą twierdzą. I trzecia kwestia, która się odbędzie za moment, na którą właśnie wybieram się, to jest gorący temat Katalonii. Tu są emocje sięgające zenitu, bo z jednej strony jest hiszpańska konstytucja, która każe nie uznawać tego referendum, ale z drugiej jest fatalne zachowanie hiszpańskiego rządu, wysłanie wojska przeciwko katalońskiej policji, ileś osób rannych. Już kiedy ustalano porządek i wprowadzano problem Katalonii, można było wyczuć temperaturę tej dyskusji, która, jak mówię, odbędzie się za moment. Tyle z tego tygodnia, z posiedzenia parlamentu, z pięknego, prawie letniego Strasburga. Dziękuję bardzo.